Dla mnie pasja to jest coś jak hobby, tylko człowiek jeszcze bardziej się do tego poświęca. Poświęca temu o wiele więcej czasu, o wiele więcej wysiłku. Nazywam się Jarosław Surmacz, mam 17 lat i moją pasją jest sport i sztuki walki, głównie karate. Pasja zaczęła się od tego, że jak miałem 8 lat i byłem w drugiej klasie podstawówki, to bardzo dużo osób z mojej klasy chodziło na karate. Ja tak gdzieś się wstydziłem na początku, nie chciałem, ale potem jak zobaczyłem pierwszy raz chłopaków starszych z piątych, czwartych klas, którzy mieli zielone pasy, to bardzo mnie to zainspirowało i też zechciałem być jak oni. Trenuję w lubelskim klubie karate, Karate Shorin Ryuku Budo. Trenuję już od 10 lat, moim trenerem jest Marcin Frelich, a ja już od 4 lat trenuję w grupie zaawansowanej dla dorosłych. Treningi są 2 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki. Trwają mniej więcej po godzinę do półtorej godziny. Nasze treningi głównie wyglądają w taki sposób, że na początku mamy rozgrzewkę, bardzo fajną, którą prowadzi zresztą nasza sensei Joanna Lupa. I kiedy rozgrzewkę skończymy, dzielimy się na 2 grupy. Mnie przyjmuje mój główny trener i zaczynamy trenować rzeczy techniczne, które trenujemy do turniejów, a potem jak już zostaje nam tam 10-20 minut treningu, to trenujemy też samoobronę, już taką dla wszystkich, żeby jednak karate to jest sztuka samoobrony, więc powinno się to znać. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zdobyć jakiś lepszy stopień, wyższy. Pojadę kiedyś do Japonii, do kolebki naszego karate i może kiedyś otworzę własny klub w województwie lubelskim. Nazywam się Marcin Frelich, jestem głównym instruktorem Akademii Okinawa Karate w Lublinie, czyli głównym senseiem. Jarek dzięki swojej wytrwałości stał się raz, że karateką na poziomie zaawansowanym. W zasadzie najwyższy stopień uczniowski osiągnął w tym momencie, bo to jest pierwszy kiuk karate brązowy pas. To jest najwyższy stopień uczniowski. Teraz się przygotowuje do stopnia mistrzowskiego, który gdzieś będzie za rok zdawał. Na mistrzostwach ostatnio Polski zdobył i 2., i 3. miejsce. W zawodach takich regionalnych zdobywał 1. miejsca. Także ta przemiana przez te lata nastąpiła wielka w nim. Moimi największymi osiągnięciami są w karate. Jest turniej w Piasecznie, w którym zająłem 1. miejsce, który odbył się w zeszłym roku. Oraz turniej bardzo dawny, mikołajkowy, który odbył się w 2013 roku. Jest to jeden z moich pierwszych turniejów, w którym zająłem 1. miejsce. Turniej był pół roku po tym, jak zacząłem trenować i jest to dla mnie bardzo ważna nagroda. Karate głównie zawdzięczam sztukę opanowania ciała i umysłu, czyli umysłu w sensie dążenia do ciągłego bycia lepszym, czyli ciągłego treningu, nauki dyscypliny samej w sobie. A dzięki właśnie fizycznemu rozwojowi, czyli tak jak powiedziałem, ciągłemu treningowi, nie tylko na przyjściach na treningi, ale i w domu. Głównie opiera się to na treningach w domu. Czyli przychodzę do domu, nawet po szkole jestem zmęczony, to przynajmniej godzinę się porozciągam, potrenuję, żeby nie było tak, że siedzę przy telefonie i gram w gry, czy oglądam YouTube'a, po prostu staram się ćwiczyć, staram się coś robić. Młodszych uczestników zapraszam na treningi karate, ponieważ jest to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu, nie siedzenie przed komputerem, poznawanie nowych rówieśników, z którymi można się fajnie bawić i jest to bardzo fajna aktywność, która może się potem przerodzić w coś większego, która
na początku zabawa, fajnie, a potem może to naprawdę stać się czymś większym, tak jak w moim przypadku.